Witam Was tutaj gdzieś tam w znosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines PlayStation 4 Must Transit. I od razu chcę powiedzieć, że ten odcinek jest nagrywany na zapas, czy jak tam się nazywa. I pierwsze co zrobię, tylko postawić tu jakiś prąd. I zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. To daje nam ile? 120, a to daje nam 40. A, postawmy ten duży. No. Chodzi o to, że ja wyjeżdżam na tydzień w wakacje. Każdy gdzieś tam kiedyś musi wyjechać. YouTuberzy też kiedyś wyjeżdżają. Także, nie, zaraz zbuduję więcej przemysłu. Także ja na teraz przeszedłem na mnie kolej. No i mam zamiar sobie właśnie teraz wyjechać w najbliższym czasie. I odcinki się powinny nadal pojawiać. Z tym, że nie wiem, ile odcinków mi się uda nagrać, a ile uda mi się wysłać, bo to są dwie różne rzeczy, jak może się domyślacie. Internet u mnie jest... Nie muszę nawet wam mówić, jaki jest. Ale mam nadzieję, że jakoś się uda mi to wszystkie odcinki wysłać. Mam nadzieję, że właśnie się pojawią odcinki z Cities Skylines, z scenariusze tego nowego. No i oczywiście jeszcze się pojawią odcinki z V2Dillo. Jeżeli tak się pojawi, to znaczy, że mi się wszystko udało. Jeżeli nie, no to... Coś mi się nie udało. Tym tyle, że nagrywam dzisiaj pierwszy właśnie teraz odcinek. Ten taki ponad co jest normalnie. No i zobaczymy, tak? Dobrze, radia sobie słuchamy. I znowu sprawdzam ze śmieciami. Postawiłem przed chwilą ten kolejny. I tak, dzisiaj zaczynamy sobie od rzeczy ważnych i ważniejszych. Czyli tak, przemysł tutaj sobie budujemy, ale już będziemy szli, i to nie wiem, czy w dzisiejszym odcinku, czy w którymś jakimś kolejnym, już tutaj się przenosimy z naszymi tymi dzielnicami. Tu sobie jakoś tam jeszcze może dzisiaj ładnie zamkniemy, handel tu sobie po prostu zbudujemy, ale się będziemy po prostu tam przenosić, aby dookoła tego jeziorka, tak jak po prostu chciałem, to niech będzie. Kurczę, ile tu ludzi chodziło. Chodziło, tam wybuziłem ścieżkę, to chodziło. Ja tutaj zaraz właśnie przywracam. Ale my nie szli do metra. No tak, bo to nawet przecież o to chodziło. Autostrada jest po to wiadomo po co. Tak, tu sobie dajmy. I niech się buduje. Dobrze, zobaczmy, kliknijmy sobie po prostu. Nie, to. To. Okej, tak, oni idą do metra. No całkiem. Całkiem ładnie, z różnych zakątków naprawdę miasta, już mówiąc o tym. Ale jak sobie klikniemy ten, to ten dopiero będzie wszędzie. Tutaj ktoś idzie? Jest, ktoś stąd nawet idzie. Świetnie, a do tego? No, to z różnych miejsc. Dobrze, a do tego dworca? No tak, tutaj to sobie po prostu pływają. I tak, wyburzyłem tutaj tą rzekę, ale to już na pewno widzieliście, bo żeby nam statki jeździły. Pływały nawet. I tak, tutaj jest ta droga z drzewkami. Ci co, ja ją ulepszę do tego z czymś takim, bo tutaj nie ma i tak w ogóle ruchu dużego. A coś takiego by tu fajnie wyglądało. Wow, chwila. Co to jest? Tego to nie widziałem jeszcze wcześniej. Dobrze, tu sobie przyciągnijmy to. Te parki. To jest droga z parkiem, tak na środku jakimś. Ale ten most? Oj tak, to mi się naprawdę podoba. Jak ja mogłem tego nie zauważyć wcześniej? No nie wiem. Ale fajne. Ale to jest naprawdę fajne. A tu jest parę wersji tego mostu, wiecie co? Czekajcie, a jeżeli byśmy zmienili na ten... Tak, zobaczcie. Nie, to ja wolę ten. Zdecydowanie wolę ten. I teraz możecie sobie chodzić, tak? Środkiem. No dobrze. Ale mi tu chodziło trochę o coś innego. A mianowicie tutaj zrobimy sobie dużą drogę i będziemy to zamykać. Tą część miasta. Ale z rzeczy ważnych i ważniejszych i to akurat mi się najmniej podoba. Trzeba tu wstawić rondo. A jak jest rondo, to znaczy, że trochę czasu mi zajdzie przy jego budowaniu. Przynajmniej tak zazwyczaj jest. Także zaraz zobaczymy, czy będzie to i tak tym razem. Widzę, że muszę zrobić najmniejszą odległość i modlić się, aby była to odpowiednia odległość.
trochę rozbudowałem teraz przemysłu. Jest to lepiej na dość. Już i właśnie się tym dowiedzieliśmy. Okej, może powinno to wyglądać w ten sposób. Sprawdźmy. Nie. Nie powinno w ten sposób wyglądać. Może powinno być tak. To robię trochę na ślepo, zaraz zacznę to robić lepiej, wiecie. Chyba, że... Dobra, to jest dobre. Ciach. To sobie zburzymy. Zrobimy sobie drogę po środku, aby nam ronda się nie rozleciało. To ronda w ogóle jest takie strasznie duże. Może kiedyś będę robić po prostu własne. Bo to jest naprawdę, nie wiem, czy aż takie my tu potrzebujemy, duże wielkie. Dobrze, no i teraz może będą bardziej korzystać z tej autostrady, jak mają już takie tutaj piękne podłączenie, tak? Wcześniej to naprawdę trzeba było się wysilić, żeby jakoś móc korzystać z tej części autostrady, bo tutaj po prostu była ta linia, co nie? Dobrze, ale teraz to już mamy coś takiego, możemy to sobie wyburzyć. O, proszę bardzo, już na to się jedzie. Tu sobie zrobimy tą szczytę pasmową. O, tu będzie zjazd w dwójkę i tu będzie znowu czterepasmowa, ale już bez wyciszenia, bo nie jest tutaj potrzebne po prostu. I tutaj też na razie bez tych jakichś, nie wiadomo jakich, zygzaków i wjazdów. I tu, póki co, co jest rzadkością w moich miastach, będzie po prostu zejście. Bo na razie, albo dobra, zróbmy to tak jak wyglądało to wszędzie. Czyli tak, tutaj ze ścieżką lotową z tej strony, z tej strony musi być zwykłe. Ciach. I teraz tak sobie schodzimy. Tak, do góry, nauka budowania pięknych węzłów. Gdybym ja potrafił robić takie jeszcze. Tak, do dołu i tu do dołu, więc kiedy wygląda się ten odcinek, to ja już jestem pewnie dawno gdzieś za granicą, albo po prostu nie wiadomo nawet gdzie się bawię. Jeżeli bym się na przykład teraz zaczął nudzić, kiedy wygląda się ten odcinek, to co najlepsze może być to, że ja go też sobie oglądam tak dla zabawy. Nawet nie dla zabawy. Dobrze, tutaj przemysł by się chciał rozbudować, a nie ma zbytnio jak. Spamiętam, czekajcie, liczymy. Tutaj mamy jakiś... Tutaj tak nie ma zbytnio. Okej. Ale dajmy tutaj sobie ten przemysł. Tutaj by trochę też się przyda. Tylko tak, oddzielmy ich drogą od tego. O, właśnie tutaj stąd. Dobrze. Bo tutaj są nasze śmieci, niech śmieci już tutaj sobie zostaną. I tutaj taką drogę. I tak, tutaj jest elektrownia. Tam sobie elektrownię przesuniemy. Póki co. I tu sobie tę autostradę po prostu przepuścimy. Przez tą całą część. Ciach. I tutaj do was. Mam nadzieję, że nie będzie jakichś korków tutaj tworzyć. I tak, tu będą biura, aby to wyciszyło. Natomiast tutaj będzie już po prostu przemysł. Tutaj, tak? I tak, moje pytanie brzmi, tu jest 20%, tu jest 36, tu jest 18, czyli powoli się opróżnia to. Okej, dobrze, ludzie jakoś też nie zrządzą na to, więc... Dobrze, może to tak wyglądać. Dobrze, dajcie tutaj ludzi, niech się będą budować, jak będą potrzebować. I biznes też może się już kręcić. Dobrze, dajmy sobie nasze... sterowce, bo o to mi tutaj chodziło dzisiaj. I tak, trzeba postawić bazę. Wiecie, najpierw sobie zerknijmy, jak tam metr sobie radzi. O kurczę. Metr to sobie radzi całkiem ładnie, z tego co widzimy. Możemy zwiększyć ich nawet liczbę, bo jest... jak metr, tak? Dobrze. Tutaj, obok tego naszego tutaj hubu może być nawet coś takiego. Możemy zanim... I tak, obok tego bym się to zmieści. Świetnie, no dobrze. No i tutaj już to jest pierwsze nasze miasto, gdzie już normalnie pełnoprawnie będą nasze sterowce latać. Pełnoprawnie w sensie, że od początku gry.
To się robi problem, bo nie wiem jak go tutaj stawić. Dobra, dajmy sobie tutaj drogę. No tutaj kiedyś tak będzie. Chyba. I tak. Dobrze. Mamy już tak. Lecisz tu. Później do tego by się przydało coś tutaj podłączyć coś to, ale czy od tej strony da być. Okej. Właśnie tutaj jest ten nasz park, ale on nie ma podłączeń do świata zewnętrznego. To jest trochę rzeczonki skąd. Masz tutaj podłączenie. Dobrze, tutaj są nasze. Będą latać sobie. I tak. Bo tutaj jest przystanek. To jeszcze miejsce, którym by się przydał przystanek, to jest albo gdzieś tu, albo tutaj. Dobrze, ci mają metro. Ale tutaj jest kolej. Ojej. Dobrze, dajmy sobie tu. Czekaj, wejdziesz tutaj, ok. Ale aby wszystkim się bardziej spodobało, proszę bardzo, chcę zmienić kładkę. Ciach. I ciach. I możecie dzięki temu teraz przechodzić właśnie do tych naszych sterowców, tak? Ja mam taką nadzieję, że tak będziecie z tego korzystać. Dobrze, dalej jest tutaj brak funduszy. To jest pierwszy czas. A, tracimy ludzi w ogóle. Tak w ogóle to tracimy ludzi. I co tu się dzieje z metrem? Okej. Okay. Handel chce się budować, to akurat jesteśmy przy tej dzielnicy handlowej. Wolna niedziela. Ulica, to jest ulica? To jest przecież autostrada. Okej. Okay. Ulica to ulica. Może być, jak chcesz, tak nazywaj. Tu sobie ulepszmy tą drogę. Tam są statki, ale z tych statków tego strasznie nie korzystamy teraz. Dobrze, tutaj, tutaj i proszę bardzo budować się na moje rozkazy. O właśnie, tutaj jeszcze, tu, tu i tu. I z takich rzeczy, których tutaj jeszcze nie ma, czy to jest... czekajcie, czy tutaj się to zmienia? Nie. Tutaj ma być ścieżka dla pieszych, a tu ścieżka dla rowerzystów. A tu ona się nawet będzie ciągnąć dalej, a tutaj póki co będzie tu zjazd. Co tu się wyprawia? Czekajcie, ja mam dziwne uczucie, że to jest najbardziej oblegana stacja. Nie. Muszę znaleźć tę stację, czekajcie. Bo jestem aż bardzo ciekawy. To jest to. Włazi dużo ludzi, a mało chaosów wsiadają, tak? Ale tutaj to całkiem ten metro to jest tutaj w użytku naprawdę całkiem niezłym to. To był strzał dziesiątkę z tym metrem. Dobrze, no i jeszcze sterowce wody brakuje. No. A tak. Zrobiłem w tą stronę, której nic się nie buduje. I wy też nie macie wody. Wodę już teraz będziecie mieli. I stąd sobie jeszcze przyciągniemy sterowce. Wszyscy dostaną, które trochę wyburzymy. Albo nie. Dobra, nie tutaj tego wszystkiego burzyć. Zrobimy tu sobie taki mały odjazd. I wyburzymy, ale będą mogły się wybudować jeszcze jakieś budynki. Czyli będzie coś takiego. I tutaj w tym małym kwadraciku, gdzie się właśnie przed chwilą jeszcze były, musimy dać niestety wyciszenie, czyli biura. I tutaj też biura. Bo to może być, a nawet jest trochę głośne. Nawet nie tyle, że może być, to jest głośne. Dobrze. I powoli nawet wszystkie popyty nam znikają. Co też jest chyba dobrym znakiem, tak? Tutaj sobie damy małe sklepiki. Okej, dobrze. Teraz możemy puścić naszą linię sterowcową. Zainwestujemy może w trochę edukacji. Kolejna krypta. Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze, że są nowe budynki, ale na razie z nich nie będziemy korzystać. Dobrze, stąd... Ojej, to się trochę przycięło. A właśnie, jeszcze zanim to sobie skończymy budować, to przepisy sobie wejdźmy i dajmy, że na całe miasto
w te edukacyjne. Co to jest? Edukacyjne plakaty zajmują miejsce reklamowe na stadowce. Zwiększa to nieco poziom edukacji mieszkańców i nie wymaga dodatkowych nakładów. Okej, okay, a dajcie mi po prostu coś, jakieś pieniądze? Nie wiem. Nie chcę powiedzieć. No dobra. Nie wiem, to znaczy, że nie. Pozytywne myślenie, nie wiem, to znaczy, że nie. Tutaj sterowiec podleci. I to bym puścił te sterowce. Dobra, puścimy w dwóch kierunkach. Ale tak, żeby jakoś tutaj tego strasznie nie było. Czasami tam tak się śmieją. Zagłuszają mnie. Co tam ma znaczyć? I tutaj jeszcze tak, tu sobie polecisz. Tu i tu. I tak, stąd zrobimy nitkę. No, gdzieś taką. O, proszę bardzo. I tak, tutaj się coś pali. Jakby. Jest, w końcu możemy kolejny wyburzyć. Uff. Dobrze. Przepraszam bardzo. Takie podniesienie, że wysypisko można wyburzyć. Dobrze, lecisz sobie stąd tu. Później tutaj zakręcasz. Oj, ludzie się cieszą. Oj, tak. Czy ci się ucieszą? Ci też nie mają tutaj zbyt dużo komunikacji, więc tak. Ci mają dużo, więc... Ale też są zadowoleni. I tutaj. Dobrze, i póki co na razie damy... nie, dobra, dajmy je w drugim kierunku. Żeby od razu wszystko tutaj nam latało, śmigało i poszło tak, jak powinno to działać. Czyli tu, baza helikopterów, o tym. Zapomniałbym o tym. Trzeba zainwestować to później. Czekajcie, mamy trochę pieniędzy, to damy te do odpompowywania wody. Bo tutaj teoretycznie jest jakaś mała szansa, że jakaś katastrofa się przytrafi, ale mała, tak. Dobrze, no i kolejne sterowce się będą pojawiać. Czyli co? No dobra. Zobaczmy, jak tam jest z naszym poziomem edukacji i jest tragicznie. Tutaj trzeba postawić więzienie. Świetnie. Dużo jakichś nowych budynków. Coś tak tutaj pokazuje. Tutaj jakiś budynek. Mieliśmy tam postawić na wodę. To będzie jednostka pompująca. Oto coś takiego. Tak gdzieś przy autostradzie, może być nawet gdzieś tutaj. O, podłączmy. I jak będzie cokolwiek zalane, to sobie oni będą wyjeżdżać. A w naszym mieście to nie jest akurat dosyć trudne. Dalej. Edukacja. Nie mam jeszcze żadnego uniwersytetu. Ale na to jakiś osobny odcinek zrobimy, więc nie. Dobrze, ze szkołami średnimi jest w porządku. Z podstawówkami też tak jakoś. Dobra, tutaj nie ma problemów. Obawiam się, że tu może być już bardziej dobrze. To kosztuje 10 tysięcy, trochę dużo. Zostawimy wam małą tutaj straż pożarną. I to mam nadzieję, że póki co ugasi wasze problemy. Tutaj nie ma problemu, a ze śmieciami status spalania jest dobry. Czyli jest póki co jako tylko działający. I tak, pierwsze co tutaj trzeba zrobić, to na pewno tak. Ten wagon na razie nie będzie miał tramwajów. Przynajmniej póki tutaj nie puścimy. Ale czekajcie, co jest ten zegarek? A! Ładnie my tutaj dzisiaj idziemy. Po prostu tempo jakieś narzucam. Ale tak jak czasami. To trzeba wyżej podnieść. Raz, dwa, trzy, cztery. I po prostu sobie zjedziemy jeden w dół. A tutaj... Czekajcie, możemy tutaj sobie w ogóle zrobić wolny podjazd. Zjazd w sensie. Okej, okay, dobra. No, całkiem. I tutaj sobie po prostu zmienię te węzełki. Czy on ucieka przed policją? Co to było? Zróbmy sobie nasze linie pomocnicze, włączmy. I tak, tu bym sobie to jakoś podłączył. Dobrze, jakoś sobie podłączyłem. I tak, bo nasz przemysł... Chciałbym, żeby się jakoś ładnie zaczął rozwijać. A póki stoi w korkach, to się nie będzie ładnie rozwijać. To jest wiadomo. Tak? Mam nadzieję, że wiecie o tym. Tu sobie zmienię zjazd i tu wjazd. Nie wreszcie o tym, co chciałem.
czyli tutaj. I to samo by się przydało zrobić z drugiej strony. Tylko tak. Będzie mi trochę na odwrót. Tak. I tak. Okej. Zrobione. A, i ty jeszcze nie masz gwiazdy. Dobra. Możemy zrobić to w ten sposób, ale nie wiem, czy później trochę nie utracę tego zjazdu. Dobra, mniejsza z tym. I wyłączyć sygnał i wyciszyć świetlnie. Czachcie. Dobrze, powinno to całkiem wypisać. Są światła? Nie, no chyba, że nie. No chyba nie. Tutaj nie ma problemów i ze światłami. Znaczy w ogóle nigdzie nie powinno być. To jest to, co właśnie zrobił. W drodze. Dobrze, zerknijmy sobie na trasę sterowcową. Okej. Możemy zwiększyć trochę, żeby był jeszcze jeden. Ale to sądzę, że nie powinno być jakichś takich problemów wielkich. Dobrze, to jest linie samolotowe, czyli to. A ta linia. Dobrze, jak jedna, to i druga niech ma 125%. Niech już tracę, tak? Dobrze. Przemysł, co się cały czas rozwija. No, jakoś przemysł ostatnio zaczął prężnie się rozwijać. Dobrze. Ja tam jestem zadowolony. Dobrze, tak. Tutaj ten budynek bardzo ładnie otoczyliśmy. No i tutaj tak. Są dosyć blisko do skrzyżowania, ale nie ma nie wiadomo jakiego ruchu, więc nie ma aż takich problemów. Więc nieźle. Friday night chili bowling at Andy's Bowling Alley. Dobrze, dajmy tu sobie ten Every Friday night, anyone who buys at least two games of bowling gets a free bowl of chili. Później, jak będzie rapa, to bardziej mi się spodoba, bo będzie więcej Polsy, ale... Dobrze. Może być. Tak. Kolej jedna... Z kolei szynową na razie nie idziemy. I tak. Mamy trochę pieniędzy. To sobie poustawiamy trochę Tu sobie dajmy ten jeden z tych największych. Tutaj. O. W sensie, tutaj nie może być. Bo tu będzie kiedyś droga się ciągnąć dalej. Tutaj będzie park, ale ten mniejszy. O, ten. Dobrze. Dalej. Tutaj jest trochę handlu. Który jest pewnie bez dzielni całe, bo ostatnio trochę dzielnic nie robiłem. Tak. Dobrze, to tu sobie zrobimy dzielnicę. Na tym wysokości jest zwykły handel. Tutaj jest dzielnica dla ludzi. Więc nazwę dla dzielnicy możecie pisać. Ja tam jak wrócę z wakacji, to ją wypiszę. Natomiast tutaj zrobimy sobie tak krótką miejsce, gdzie będzie specjalny handlu. I to będzie handel turystyczny. Wypoczynkowy. No chyba takiego jeszcze nie ma. Tak, bo tu jest turystyczny, tu będzie wypoczynkowy. Ponieważ tam się trochę budować, to wypoczynek nam się tutaj w mieście przyda. Żeby nasi Simowie, czy tam po prostu mieszkańcy mogli trochę odsapnąć. Na razie to wszystko jest, musi być ładne, piękne i tak jak tutaj, na załącznym obrazku. Ciach, ciach, podłączone. Dobrze, mam nadzieję, że sterowce będą nam może forsy nie dawać, bo raczej wątpię w to, ale żeby chociaż ładnie wyglądały i trochę przewoziły ludzi. Dobrze, przejścia, przejścia, przejścia. Wyłącznie pomocnicze i tak stąd. Tu sobie zrobimy takie dojście. To się przyda. A tu po prostu będzie ścieżka. Zwykła jeszcze. O, dobrze, może być. Dobrze, ja widzę, że tutaj jest jakiś kolej trochę sterowcowy. No, dobra. Dobrze, dajmy tu sobie, żebyście się mogli budować. Bo widzę, że jest wsparcie systemu. A tu sobie damy te biura. Bo też trochę chcecie iść. Dobrze, my to sobie zwolnimy czas, bo mamy już naprawdę bardzo dużo pieniędzy. A na razie aż tak bardzo nie idę w te transportowe rzeczy.
Dobrze, możemy w końcu wybudzić te nasze wysypisko. Niedługo a wszystkie wysypiska już usuniemy. Dobrze, tutaj możecie się też budować, już powoli. Na powoli. Tak, bo ludzie ostatnio się przestali tak chcieć budować i trochę nam to zwolniło, ale... Ale mam nadzieję, że to jest tylko chwilowe. Dobrze, mamy trochę dużo pieniędzy, więc damy helikoptery. O kurczę! Wielkie miasto! To rzeczywiście bardzo szybko mieliśmy. Trzecia pożyczka, elektrownia słoneczna. To jest kolejne, statki. Dobrze, to nie. Ja już trochę to przytamuję, nasz rozwój. Bo to jest naprawdę jakieś strasznie szybkie, jeżeli to już mamy. Dobrze, i możemy chronić już nasze te lasy. Ja tutaj postawię nasze te wieżyczki patrolowe. Tu i tutaj. Proszę bardzo. A, dokładnie. No jeszcze tutaj jakąś jedną. I aby jakby coś mogliście już latać. Tu dajmy sobie naszą tą dużą straż pożarną i wyrzucimy tą. Wiem, że może trochę się to nie spodobać, ale ta duża nam jest potrzebna. I już trochę pieniędzy straciliśmy. Dobrze, zobaczmy, co my tutaj mamy dalej. Bo tak, sterowce mamy. Kolej jednoszynową, kolej linową, taksówki. Okej, okay, kolej jednoszynową zrobimy, ale może jeszcze nie teraz. Tak, już trochę będziemy dalej. Dalej, metro mamy. Jakkolwiek to można nazywać. No i tak, są pociągi jeszcze. I tak, pociągi będą, ale gdzieś tutaj, niedaleko tej linii sobie je pociągniemy. I to pewnie ten, o tak, coś tego typu. Bo tutaj bym dał, nie, to bardziej tu bym taki przygotowiec. Mamy te dwa, co nie? I nie wiem zbytnio, z którego skorzystać. No nie wiem, zobaczymy. Dobrze, dzisiaj nie będziemy na pewno szli w jakieś nawet środki transportu takiego poważnego. Damy sobie po prostu taksówki. Taksówki też są nam potrzebne w mieście, a ich póki co nie mamy. Więc... Jeżeli by się udało mi tutaj postawić jeszcze jedną stację taksówek, wstawiając tak tej drogę, o, jest, to powinny się tutaj powoli stawiać. I tak, miejsce, gdzie było na pewno idealne taksówki, to było tutaj. Kolejnym świetnym miejscem na taksówek jest na pewno miejsce tutaj. W sensie te postojowe. No gdzieś tutaj też bym nie pogardził, jakby się udało postawić. Ale nie tutaj. Po drugiej stronie. Tak. No już bardzo. Dobrze, i stąd jeszcze trzeba pociągnąć oczywiście wodę. Macie wodę. Możecie już pić, właśnie ja się może napiję, bo tak gadam już przez dwa odcinki. I nic nie piję. Lepiej pić coś. Dobra, kulczkowo wielkie, ma już 20 tysięcy osób. Statki, różne rzeczy, zabawki, hiper. A całkiem. Tutaj te sterowce. Chyba teraz więcej ludzi korzysta ze sterowców. Czekaj, pokaż. Nie. Ja myślałem. Tu jest dużo ludzi. A tutaj to może być dużo. Tak samo jak tu może być dużo w metrze. Pokaż mi linię metra. Proszę. Coś mówiłeś? Proszę bardzo. Metrę możemy jeszcze zwiększyć. Bo tutaj to jest po prostu masakra, jest na ile tu jest ludzi. Dobrze, daj skrzyżowania. Wyłącz światła. I to będzie chyba tyle z tym światłem, bo też dzisiaj jakoś strasznie dużo tutaj ich nie budowaliśmy. Dobrze, tak, ten węzeł chyba nam trochę uswobodzi tutaj ruch. Na taką nadzieję. I mamy tramwaje. Tramwaje też nie rozwijaliśmy, już dosyć jakiś czas dłuższy. Ale to na razie nie będziemy w to szli. No dobra, to tak już może być, tak. Tutaj są te tunele. Właśnie, czy wy jakoś podłączyliście się tutaj prądowo? Byłoby to naprawdę... O, jest, dobrze. Świetnie, bo mi ten ludzi po subo tutaj trochę mi psują klimat. Okej, okay, tu... czekaj, tu budujesz jeszcze. Nie, to jest jakiś budynek. Okej, okay, dobrze. I tutaj też nie ma problemu.
Dobrze, czyli zostało nam jeszcze jedno wysypisko do opróżnienia. I będzie z głowy, tak? Dobrze, to dzisiaj się jeszcze bardziej skupimy nad tym, żeby to tutaj jakoś wyglądało. Się jeszcze kręciło. I tak, mamy te bazy taksówek, ale nie wiem, czemu nie korzystają oni z nich. Trzeba może tych, więcej tych postojów dla nich. Może. No bo tak, wiecie, postawmy jeszcze tutaj jakiś postój. Tu nie ma. A tu by się przydał na pewno. Tylko tutaj to trzeba postawić. O, tu jest idealne miejsce obok tego. I tutaj gdzieś tu by też się wcisnęło. Może być nawet gdzieś tutaj. Dobrze, właśnie, czy ktoś korzysta z tych naszych przejść tutaj? Bo tam na moście to na pewno więcej korzystają, ale... Tutaj, nie, wszyscy idą na okrągło. Tutaj korzystają. Tak, tutaj jest kompletnie wykorzystane, ale... Tak, tutaj... Nie jest jakieś to w strasznym użytku. No i park... Park jak park, tak? Trochę idzie do niego ludzi. Się ciągnie. Właśnie, autobusy. Bo ta linia autobusów była zrobiona tylko i wyłącznie wstępnie, dopóki się tutaj reszta nie pojawi transportu, czyli można ją rozbudować już śmiało. I tak, na pewno tutaj możemy postawić przystanek. Po prostu tutaj jeszcze nic nie było wtedy. Dlatego to tak wygląda, a już powinno to być trochę inne. Dalej. Tutaj. Ale mi to skacze. Normalnie. Więc komputer. Na komputerze to i tak to jeszcze inaczej działa, ale... Skakanka normalnie. Dobrze, i tutaj jakieś jeszcze przystanki w drugą stronę. No, może być. Dobrze, ale linii tutaj w ogóle jeszcze nie ma autobusowej, aby się przydała. To opuścimy sobie stąd i do tej dzielnicy mieszkalnej, chciałem powiedzieć. Wody po prostu brakuje, bo się zastanawiam już tak, co wam chodzi? Bo przecież pamiętam, jak tam wam tutaj dawałem. Ale jednak po prostu może kiedyś to się skończyć właśnie. Możemy wyrzucić to, mamy utylizację ścieków. Tylko to było już tak dawno, dostaliśmy ten budynek, że już trochę o tym nie pamiętam. Mam nadzieję, że... Nie ciebie. Że te wystarczą. Czy jeszcze trzeba postawić? Teraz jest kiepsko, bo jeszcze żaden się nie włączył. Łączyły się trzy i jeszcze trzeba po prostu postawić jeden nowy. Okej. Dobra, no i teraz już powinno być dobrze. Ze ściekami i wodą. Dobrze, puśćmy sobie ten autobus, bo tutaj po prostu jeszcze nie ma zbyt dużo takich nowych rzeczy, co nie? W tej dzielnicy. Prawda, dlatego tak tutaj wielbym, jak tutaj dojeżdżę do nich te metro, czy te statki, czy cokolwiek, to... Po prostu to jest wielkie tutaj, dla tej części miasta. Dobra, więc tutaj sobie jeszcze puścimy z tej strony te autobusy. Z tej... no tutaj z jakimś zakręcikiem. O, właśnie, tutaj na pewno coś się przyda. Tutaj... Może jechać coś w sumie. Tutaj i tutaj chciałem puścić, bo tutaj nic nie ma na tej części. W tej części miasta. No i tutaj sobie po prostu już tą autostradą jakoś ładnie by dojechało tu do finiszu. No to tutaj jeszcze z jakimś przystankiem i tutaj zakończ linię. Dobrze. Dobrze, to tak. Ja dzisiaj już bez zbędnych tutaj jakichś przedłużanka. Może jakiegoś tam napsa dzisiaj się właśnie z tego miasta uda zrobić, bo tego w sumie dawno nie było dosyć już. Zobaczmy, jak tam możemy zapłacić kredyty, bardzo słusznie. Zarabiamy na tramwajach najwięcej. A nie, to nie są tramwaje, to jest metro. Metro zarabiamy 2000. Dobrze, może być. Taksówki jako tako się tam jakoś używają, bo jak sobie wejdziemy w właśnie tutaj mapę tego, to tak, taksówki 4. Czyli taksówki dosyć są drogie po prostu, tak z tego można wyjść. No, najlepiej jest użytecznością to oczywiście metro, ale tak poza tym to nie jest to jakoś straszny tutaj transport. Może jak bardziej pójdziemy właśnie w te nowe rzeczy, to wtedy to jakoś bardziej pójdzie. No tak, linii autobusowych jest dużo.
Tu jest ta jedna nowa. Tramwaje, no to są te dwie, co jeżdżą, nawet nie wyjeżdżają poza tutaj granice tego. Statkowe, no to to są statki, tak, nie ma jakiejś wielkiej pojemności. Sterowce sobie latają i póki co to na razie tyle, bo jeszcze pociągów, bo jeszcze jako takiej w kolei to jeszcze nie wchodziliśmy, no więc... Dobrze, także więc reasumując to, bo przemysł tutaj się już znowu chce budować. Dobrze, dajemy ostatnie miejsce dla przemysłu i będziemy to po prostu już kończyć. Czyli co, tutaj jakieś podłączonko. Albo nie, wiecie co, tutaj nie, nie, tutaj nie musi być podłączonko. Coś tutaj jakoś... No, nieważne zresztą. Tutaj, tu sobie podłączymy. Drugi, z którego nie korzystam. Tutaj... Przegapimy lecz moment. Tutaj, tu się podłączy. Tak, ogólnie tutaj korzystamy, jak widzicie, cały czas drogi puntowej, aby to jakoś ładnie nam to całe wychodziło. Tutaj podłączymy i aby to ładnie, szybko tutaj wszyscy z tego korzystali, to tu będzie oczywiście autostrada. No, jakoś tak tu mniej więcej. Z tym, że tu bym jakiś park wstawił z jednej i z drugiej strony. Bo tutaj to naprawdę do przemysłu to raczej rzadko jakikolwiek park wrzucam, a oni też by chcieli jakoś w godnych warunkach żyć. Także tak. Ja tutaj sobie dam już bardzo na budowę, żebyście mieli co robić. Nawet woda jest wszędzie tutaj podciągnięta, co też jest naprawdę wspaniałym plusem. Z mojej strony miałem też tu jeszcze robić ogrzewanie, ale nie jestem przekonany czy od teraz. Czy w to jako tako pójdziemy? Dobrze, mam nadzieję, że ścieki nie zobaczymy sobie teraz. Chciałem zobaczyć, czy ścieki jakoś lepiej wyglądają, ale tego tu nie będzie widać. Dobrze, no i tak, no tutaj no to co tu dużo mówić. Są korki, będą korki, bo tu jest ten nasz węzeł. Taksówki dziwne czekają. Nie są użyteczne. A to jest akurat drzewka, taksówki w kolejce, 4 na 5. Ciekawe, co? No dobra, to tak, zapnijmy sobie, tak, dobrze, to już będziemy kończyć. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek, jeśli wam się podobało, zostawcie górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Tymczasem, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, możecie subskrybować i kliknąć ten dziwny dzwonek, tak aby nie przegapić kolejnego materiału na tym kanale. No i ja was pozostałem z timelapsem, w którym to oto. Zobaczymy sobie, jak wygląda nasze miasto. No i pożegnamy się. Cześć!